Kolejna dziś informacja, niestety znów z polskich dróg. Do koszmarnego wypadku doszło w Rakietninie, województwo lubelskie. Dwóch dwudziestolatków niestety nie przeżyło wypadku, uderzyli w drzewo. Trzeci mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Do tego koszmarnego wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Rakietnino w powiecie bialskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 20-letni kierujący autem osobowym marki BMW na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, potem uderzył przydrożne drzewo. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.